Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Chciałem Wam zaprezentować świetną aplikację do monitorowania aktywności dla Ciebie i dla Twojego psa, a mianowicie jest to aplikacja Randogo. Aplikacja powstała w 2018 roku w Czechach i szybko zdobywa na popularności. Aplikacja działa na zasadzie takiej jak Endomondo. Randogo wyróżnia to, że możemy dodać swojego psa. Ja mam tutaj Tonego. I wybrać odpowiednie aktywności, takie jak canicross, bikejoring, scooter, walking, skijoring, mushing, biathlon. Jeżeli Twój pies ma przerwę, możemy wybrać też tylko siebie do monitorowania. W trakcie aktywności mamy oczywiście do dyspozycji swoją mapkę Google, która pokazuje nam przebytą trasę, dystans, średnią prędkość, nachylenie, pogodę. Na końcu możemy dodać zdjęcie oraz pochwalić się naszymi wynikami na portalach społecznościowych. Tak wygląda właśnie podsumowanie naszych treningów. Oprócz tego mamy zakładkę taką jak przyjaciele, gdzie śledzimy aktywności wszystkich naszych znajomych. Wersja premium kosztuje 10 dolarów za rok. Mamy możliwość podłączenia naszego sprzętu od firmy Garmin. Przestają wyskakiwać nam reklamy. I aplikacja jest dostępna na Androida i na iOS-a.